Serdecznie Was wszystkich, kochani, pozdrawiam. Tak już bardzo świątecznie. Wszystkich Was, słuchaczy, widzów, mieszkańców tej pięknej naszej ziemi Śląska-Opolskiego. Przeżywamy piękny czas. Święta Bożego Narodzenia. Oktawa cała, 8 dni i można powiedzieć cały okres Bożego Narodzenia. Mówimy nieraz, że to magiczny czas, magiczne święta. Można by tak powiedzieć, pod warunkiem, że przez magiczność rozumiemy cudowność, cudowne święta. Święta, których treścią jest wielka tajemnica Boga, który stał się człowiekiem i narodził się w Betlejem. Więc wielka tajemnica przyjścia Boga na świat, tajemnica obecności, bliskości Boga pośród nas, zamieszkania Boga pośród nas, a przez to tajemnica, która objawia nam wielką Jego miłość ku nam. Chcę Wam więc wszystkim, kochani, z racji tych świąt życzyć nade wszystko zradowania się tą wielką miłością Boga ku nas. Chcę Was też zachęcić, zaprosić do tego, aby jak najszerzej otworzyć drzwi naszych domów i serc na tego, który przychodzi. Przychodzi z błogosławieństwem swym, czyli z obfitością łaski swej. Przynosi pełnię łaski i prawdy. Wystarczy otworzyć serce, z wiarą przyjąć. I tego Wam szczególnie życzę, aby Wam się udało jak najwięcej zaczerpnąć z tego, co Jezus przynosi z sobą, a przede wszystkim doświadczyć na nowo, przeżyć na nowo Jego bliskość, Jego obecność, by to, co On sobą przynosi, ta bliskość, by ona także zagościła w waszych domach. Bo bliskość jest tam, gdzie ludzie nie tylko są pod jednym dachem razem, ale gdzie są razem w łączności ze sobą, więzi ścisłej ze sobą, we wzajemnej miłości. On, który jest źródłem miłości, tę miłości nikomu nie skąpi, jeśli się tylko na tę miłość otwieramy, o nią prosimy. A przecież tak bardzo tej miłości potrzebujemy. Pokoju między nami, zgody. Prośmy więc to Boże Dziecię, by też nam tą rączką swą pobłogosławiło tak, aby dokonała się odmiana naszej codzienności w życiu społecznym, Kościoła. Prośmy, klękając przy Bożym żłóbku, o to, by Pan Bóg odnowił, uzdrowił wiele rzeczy w naszym życiu społecznym, rodzinnym, zawodowym, kościelnym. Kochani, życzę wam też, żebyście spoglądając na ten prosty znak, jak mówi anioł do pasterzy, niemowlęcia owiniętego w pieluszki, leżącego w żłobie, byście w nim dostrzegli, tak jak Symeon, który w ramieniu trzymał dziecię, zbawienie swoje. Byście w Jezusie dostrzegli światłość wielką, tak jak magowie idący od wschodu. Byście też uznali tę prawdę, którą zwiastowali aniołowie, że to jest dziecię, które nam się narodziło, jest nam dane, dla nas to dziecię przyszło na świat. No i byście przede wszystkim przyjęli to, co sam Bóg przez proroka Natana mówił do króla Dawida, że potomek z królewskiego rodu, który będzie mu dany, będzie Bogu synem, a Bóg będzie mu ojcem. Jeśli jest Jezus Bogiem, a to nam wynika z prawdy nam objawionej, to trzeba pokłonić się Mu, tak jak pasterze, tak jak uczynili to mędrcy ze wschodu, a w tym pokłonie powierzmy Mu nasze wszystkie sprawy. I chciejmy też o jeszcze jednym pamiętać, że tajemnica, którą teraz przeżywamy, i to jest wielkość Boga i wspaniałość Jego, ciągle się dokonuje w naszych świątyniach. Mamy teraz w czas pandemii trochę ograniczony dostęp do świątyni, ale wiedzmy, że w każdej świątyni, gdy sprawowana jest liturgia, ma miejsce Boże Narodzenie. I ten, który przychodzi na ołtarzu, potem czeka na nas w tabernakulum. Stąd wielkie znaczenie świątyni. To Boży dom, gdzie Bóg na nas czeka, gdzie Bóg się rodzi, gdzie Bóg błogosławi, daje swoje życie. Otwórzmy więc także na nowo swoje serce na dar świątyni, na dar Bożego domu. Niech te święta będą wreszcie takim czasem, w którym też się rozradujemy sobą, w którym też otworzymy swe serce na tych, z którymi nie będziemy się mogli spotkać, bo są ograniczenia w kontaktach, w spotkaniach. Pomyślmy o nich mało. Zadzwońmy
wyraźmy swoją życzliwość. Do tych, którzy są blisko, możemy podejść, życzenia złożyć, ale też, zwłaszcza jeśli są w samotności, bo po prostu z nimi choć fragment świąt przeżyć. I kończąc, zwracam się w sposób szczególny do was, którzy przez te święta będziecie, jesteście w łóżku, czy to domowym, czy szpitalnym, jesteście chorzy. Szczególnie pozdrawiam was, którzy jesteście w izolacji, was, którzy jesteście w takim krytycznym stanie zdrowia. Pamiętamy o was w naszych świątyniach, w naszych modlitwach. Upraszać będziemy dla was łaskę zdrowia. Bądźcie tego świadomi. Jesteśmy z wami, nie jesteście sami. Szczególnie też pozdrawiam te wszystkie rodziny, które w tych dniach opłakują swoich bliskich. W czas pandemii nie było możliwości towarzyszenia im, gdy przechodzili. Nie mogliście być przy nich. To wielki ból, który w sercu zostaje. Powierzcie i to Dzieciątku Jezus. Dla tych zmarłych razem z wami prosimy o łaskę życia wiecznego, a wy znajdźcie pociechę w tym serduszku Jezusa, które bije dla was. Szczęść wam Boże, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Amen.